Witajcie. Dziś kontynuujemy naszą podróż po położonym w województwie podkarpackim Sanoku. W poprzedniej części naszego tryptyku opowiedzieliśmy Wam o Starym Mieście, dobrym wojaku Szwejku oraz pokazaliśmy, gdzie trzeci ślub brał król Władysław Jagiełło. A dziś zabierzemy Was do Zamku Królewskiego, który swój największy rozwój zawdzięcza wdowie po Zygmuncie Starym, która notabene nawet w nim nigdy nie była. Dziś zamek w Sanoku jest mekką miłośników sztuki. Znajdziecie tu wystawy archeologiczne, historyczne oraz malarstwo, w tym niesamowitą kolekcję ikon oraz galerię jednego z najciekawszych i najbardziej intrygujących współczesnych polskich artystów, Zdzisława Beksińskiego. W opowieści o historii zamku i jego wystawach wspomoże nas historyk i dyrektor muzeum, pan dr Jarosław Serafin, któremu, jak i innym niezwykle sympatycznym pracownikom Muzeum Historycznego w Sanoku, dziękujemy za pomoc w realizacji tego materiału. Dziękujemy, że odwiedzasz z nami zamek w Sanoku. Zachęcamy do pozostawienia choćby krótkiego komentarza, łapki w górę i subskrypcji, dzięki czemu nasz kanał będzie mógł dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każda reakcja z Waszej strony motywuje nas do dalszej pracy. Pierwszy budynek warowny na wzgórzu nad Sanem wzniósł w połowie XIV wieku Kazimierz Wielki, zaraz po tym, jak wykorzystując śmierć Jerzego Trojdenowicza przyłączył Ruś wraz z ziemią sanocką do korony. Była to, jak w Kronika Magna pisze Jan Kosczarnkowa, potężna wieża o grubych murach wraz z podziemnym więzieniem, zaś całość otoczono murem obronnym o szerokości 4 łokci. Sam Kazimierz na zamku gościł zaledwie 3-krotnie, a na co dzień rządzili nim starostowie. Złoty okres dla zamku i miasta nastał pod koniec panowania króla Władysława Jagiełły. Osławiony zwycięską bitwą pod Grunwaldem po dwóch małżeństwach politycznych Jagiełło postanowił ożenić się z niemłodą, bo już 45-letnią i niezbyt urodziwą Elżbietą Granowską. Zawarte w Sanoku małżeństwo spotkało się z niezrozumieniem i wręcz szyderstwem ze strony ówczesnej opinii publicznej do tego stopnia, że podkanclerzy Stanisław Ciołek porównał wybrankę króla do starej, wyczerpanej i cuchnącej maciory. O tym, jak niepopularna była Elżbieta, może świadczyć to, że po jej śmierci na Suchoty w 1420 roku królestwo i dwór cieszyli się ogromnie, a wiwaty były wręcz większe niż podczas koronacji. Poddani brali udział w uroczystościach pogrzebowych odziani w odświętne szaty, wiwatując wśród śmiechów i radości. Po Elżbiecie do sanockiego zamku zawitała czwarta żona Jagiełły, Zofia Holsztyńska, która osiadła tu po śmierci króla. To właśnie od niej zamek zaczął być traktowany jako oprawa wdowia małżonek królewskich. Bardzo dużo zamek zawdzięcza królowej Bonie, która pomimo, że w Sanoku nigdy nie była, to zleciła jego przebudowę na renesansową rezydencję. To jest zamek renesansowy, wybudowany już w czasach królowej Bony Sforcy, tradycja ustna przywiązuje go do osoby królowej Bony, ale wedle wszelkiego prawdopodobieństwa został po prostu wybudowany przez Mikołaja Wąskiego, starostę sanockiego, który akurat nawiasem rzecz biorąc był marszałkiem nadwornym królowej Bony. Thank you.
Wzniesiono wówczas okazały piętrowy budynek mieszkalny, łazienkę królewską oraz pobudowano szereg zabudowań gospodarczych. Zakres prac był tak duży, że można powiedzieć, iż zamek wzniesiono praktycznie od nowa. Dobre czasy dla zamku skończyły się w drugiej połowie XVI wieku, odkąd zmalało polityczne znaczenie miasta. W XVII wieku okoliczna szlachta na sejmikach wnosiła o niezbędne remonty murów i zabudowań. Na domiar złego w 1636 roku osunęła się do sanu część budynków gospodarczych. W drugiej połowie XVIII stulecia zamek był już w fatalnym stanie. Po rozbiorach władze austriackie poleciły wyburzyć elementy architektury obronnej, to jest mury, bramę i wieże, pozostawiając jedynie skrzydło mieszkalne, w którym urządzono rezydenturę CK starostwa. Ostatnie zmiany w architekturze zamku nastąpiły podczas I wojny światowej, kiedy to po walkach między wojskami austriackimi i rosyjskimi zniszczeniu uległo jedno ze skrzydeł. W 1915 roku ostatecznie je rozebrano i wytyczono nowy dojazd przez obecną ulicę Zamkową. W latach 30. XX wieku w zamku powstało pierwsze muzeum prezentujące eksponaty związane z ziemią sanocką. Zamek ocalał z wojny w całkiem niezłym stanie i był wykorzystywany jako szpital i rusznikarnia. Prace konserwatorskie ruszyły w latach 50. Od tego czasu, można powiedzieć, nieprzemiennie przez ponad 8 dekad, już prawie 9 dekad, okupujemy zamek na potrzeby muzealne. Muzeum w czasie przekształciło się w muzeum historyczne w Sanoku, a po 2005 roku w związku z tragiczną śmiercią Zdzisława Beksińskiego uzyskało dodatkową potężną kolekcję w postaci 5000 prac tego wybitnego sanockiego artysty i to z kolei wywołało potrzebę dobudowania części, która powstała na korzeniu historycznym, na południowym skrzydle zamkowym. Takie skrzydło odbudowano, można by rzec, w latach 2007-2012 i służy ono właściwie prawie w całości ekspozycji sztuki Beksińskiego. Muzeum w Sanoku znane jest dziś przede wszystkim ze wspaniałej kolekcji prac Zdzisława Beksińskiego. Ona jest największym magnesem dla gości z kraju i ze świata, bo trzeba wprost powiedzieć, że Zdzisław Beksiński jest teraz zaliczany do bardzo ścisłego grona kilku dosłownie najważniejszych, najpopularniejszych na całym świecie nazwisk polskich artystów powojennych. Ta popularność, ten fenomen zainteresowany sztuką Beksińskiego w ostatnich latach praktycznie przebija kolejne szklane sufity i jest to popularność już o wymiarze globalnym, która znajduje naturalne przełożenie na zainteresowanie krajowe, stąd takie zainteresowanie i frekwencja w murach zamku na poziomie przynajmniej 60 tysięcy turystów rocznie, co nas plasuje w gronie na podium najpopularniejszych instytucji muzealnych województwa podkarpackiego. Zdzisław Beksiński był czwartym pokoleniem rodziny ściśle związanej z Sanokiem. Jego pradziadek Mateusz był jednym z założycieli zakładów kotlarskich w Sanoku, które dały początek sanockiej fabryce autobusów Autosan. Zdzisław zresztą w latach 60. wykonując nakaz pracy, pracował w niej jako stylista prototypowych autobusów i mikrobusów.
Natomiast dziadek był między innymi autorem przebudowy sanockiego ratusza na przełomie XIX i XX wieku, o czym więcej opowiadamy Wam przy okazji wcześniejszej wycieczki po Starym Mieście. Pomimo, że Beksiński jest znany głównie jako malarz, jego kariera zaczęła się od fotografii, w której okazał się nowatorskim twórcą, wyprzedzając wiele odkryć awangardy europejskiej. Zasłynął przede wszystkim serią fotomontaży różnych fotografii nie mających ze sobą uchwytnego związku. Nie zaniedbywał jednak rzeźby rysunku i malarstwa. Lata 60. i 70. zdominował okres fantastyczny w twórczości Beksińskiego. Beksiński, zawróciwszy już abstrakcję, zaczyna zajmować się malarstwem, tak zwanym okresem fantastycznym, a zatem tym, co stanie się jego znakiem firmowym. Taka pierwsza wystawa w Starej Pomarańczarni przyniesie mu w 1964 roku pierwsze symptomy wielkiej popularności, wielkiego sukcesu masowego, bym rzekł, a jednocześnie narazi go na krytykę ze strony środowiska, ze strony krytyków sztuki, zarzucających mu jakby taką secesję z abstrakcji, uważanej za ten jedyny taki bardzo poważny nurt sztuki w owym okresie. Z tą krytyką będzie zmagał się przez lata, chociaż jednocześnie ten sukces masowy będzie coraz większy, w pewnym momencie jakby kompletnie zdezaktualizuje te głosy krytyków sztuk, coraz bardziej nieśmiałe w pewnym okresie, dzisiaj już faktycznie rzekłbym marginalne. Największy wzrost popularności obrazów Beksińskiego przypada jednak na lata 80., w których jego prace zaczęły być rozchwytywane przez zagranicznych koneserów sztuki. W przeciwieństwie do większości artystów, Zdzisław Beksiński nie uczestniczył w wernisażach, ponieważ uznawał je za zbyt stresujące. Z tego samego powodu odrzucił też stypendium w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Artysta od wczesnej młodości cierpiał na nerwice natręctw. Nerwice zmieniały się na przestrzeni lat, ale jedna pozostawała stała. Moje życie zdominowane jest przez nerwicową sraczkę i tyle. Stąd niechęć do podróży, a już obojętnym pozostaje, czy podróż dotyczy wywózki na Syberię, czy wycieczki jachtem dookoła świata. Beksińscy zdecydowali się opuścić Sanok po decyzji władz miasta o rozbiórce rodzinnego domu. Artysta zakupił mieszkanie w Warszawie i jesienią 1977 roku wyjechał. Na ten okres nakłada się również zmiana sposobu malowania. Motywy jego obrazów zawężają się do figur lub głowy jednej lub kilku postaci. Artysta skupia się bardziej na środkach artystycznych, mniej na temacie. Tę pracownię odtworzono w oparciu oczywiście o materiał fotograficzny, o doskonałą znajomość topografii mieszkania Beksińskiego. Wszystkie elementy są oryginalne, pochodzą z mieszkania artysty i one oddają klimat pracowni, w której już po przeprowadzce do Warszawy, czyli od 1977 roku aż po ten tragiczny kres życia w 2005 roku artysta tworzył. Więc w tych kilku metrach kwadratowych zaklęto jakby całe uniwersum, bogactwo świata wewnętrznego wraz z ową pasją do muzyki wyrażaną w tej gigantycznej kolekcji płyt CD. Z pewną pasją czy upodobaniem kulinarnym widocznym na tle tej ścianki czy szafki, gdzie prezentowane jest typowe menu dla Beksińskiego, czy wielką pasją do fotografii, również do filmowania, przekładającą się na coraz to nowe, coraz nowocześniejsze
wyposażenie w postaci kamer, w postaci aparatów fotograficznych i wreszcie taką nieoczywistą pasję do grafiki komputerowej, do nowoczesnych technologii, która w latach 90. dała sobie znać. Beksiński, człowiek już wydatnie po 60 roku życia, kupuje komputer, kupuje tablet, kupuje programy graficzne, studiuje języki obróbki, języki programowania, programy obróbki graficznej, no doskonali się w tym do poziomu no, faktycznie imponującego i to się przekłada również później na grafiki komputerowe. To, co jest ważne w tej sali, co pewnie szczególnie warto zaznaczyć, jest testament artysty. Testament sporządzony w dwa lata po śmierci Tomasza, jedynego syna znakomitego dziennikarza radiowego i tłumacza, i 3 lata po śmierci pani Zosi. Właściwie odumarty przez najbliższych Beksiński, zupełnie samotny, tutaj składa wolę przekazania całej swojej spuścizny artystycznej, ale również majątku na rzecz Muzeum Historycznego w Sanoku. Beksiński zginął z rąk znajomego, którego z własnej woli wpuścił do mieszkania. Był to 19-letni syn rodziny pomagającej artyście w prowadzeniu domu. Motywem zabójstwa była odmowa udzielenia pożyczki zadłużonemu chłopakowi. Zabójca zadał malarzowi 17 pchnięć nożem, po czym wraz ze swoim 16-letnim kuzynem wyniósł ciało na balkon i usiłował zatrzeć ślady zbrodni. Pogrzeb Zdzisława Beksińskiego odbył się na cmentarzu centralnym w Sanoku. Pomimo upływu lat, twórczość Zdzisława Beksińskiego jest wciąż żywa i stanowi źródło natchnienia dla malarzy, grafików oraz twórców filmowych. Przykładem dzieła inspirowanego obrazami sanockiego artysty jest Katedra Tomasza Bagińskiego. Brawurowo zrealizowana produkcja otrzymała wiele nagród oraz nominacje do Oscara. Kolekcja Beksińskiego w Sanockim Muzeum jest ogromna i spokojnie można tu spędzić kilka godzin. Zamek w Sanoku skrywa także jedną z najpiękniejszych kolekcji sztuki cerkiewnej w Polsce. Budowana właściwie od okresu dwudziestolecia międzywojennego, która aktualnie obejmuje przeszło 600 ikon karpackich, a zatem homogeniczny kulturowy z tegoż regionu, z południowo-wschodniej Polski, ikon, które można równie dobrze nazywać zachodnioruskimi, mając na uwadze twórców tych świętych obrazów. Jest to najcenniejsza kolekcja tego typu w zbiorach krajowych, bo o wadze kolekcji decyduje może nie tyle sama liczba, chociaż też imponująca, ale wartość samych ikon. Otóż w tych zbiorach znajduje się kilkadziesiąt ikon o proweniencji czy metryce średniowiecznej jeszcze, bądź też wczesno-nowożytnej, a zatem datowanych na XV bądź XVI wiek. Najogólniej rzecz biorąc, zbiór prezentuje ewolucję sztuki ikonowej pomiędzy XV a XIX wiekiem, jest wzbogacony o artefakty ilustrujące najrozmaitsze elementy liturgii wschodniej, czy to prawosławnej, czy później grekokatolickiej. Znajdują się tu przykłady malarstwa cerkiewnego,
ikony oraz przedmioty liturgiczne pochodzące z istniejących bądź nieistniejących prawosławnych i grekokatolickich cerkwi z terenów południowo-wschodniej Polski i dzisiejszej Ukrainy. Tutaj zaczyna się kolekcja sztuki ikonowej i ona obejmuje właściwie sztukę sakralną, rzekłbym nawet od XIII wieku, od może drugiej połowy XII wieku. To wszystko w tej gablocie z enkolpionami, czyli krzyżami prawosławnymi, relikwiarzami pewnego rodzaju, bo często tam relikwie przechowywano. Ale to, co jest esencją, to oczywiście ikony. I te ikony ilustrują nam wszystkie tematy ikonowe, czyli ikony mariologiczne, chrystologiczne i hagiograficzne. Zasadniczo, zgodnie z kanonem, nie powinniśmy obserwować czy oglądać ikon pod kątem jakby walorów estetycznych, ale trudno nam się często uwolnić od takich prób wartościowania i no, ta hodegetria w opinii naszych gości, w opinii właściwie nas chyba również ma no, szczególne walory no, estetyczne. Jest to przepiękny obraz sakralny, poruszający, ale jest oczywiście szersze grono ikon, które są godne uwagi. Na tej ścianie północnej prezentowane są najstarsze, średniowieczne jeszcze ikony wraz z na pewno najstarszą z naszego zbioru, jedną z najstarszych, może najstarszą rodzimą ikoną w krajowych zbiorach z zaśnięciem Matki Boskiej, która tutaj pochodzi akurat z Żukotynia. Wszystkie te ikony pochodzą z cerkwi obecnej południowo-wschodniej Polski, a zatem terenów, które stanowiły no, naturalny obszar koegzystencji wieloetnicznej, wielonarodowościowej, obok oczywiście Polaków, ludność ruska, która tutaj mieszkała no i w niektórych rejonach bardzo duży procent stanowiła, faktycznie tworzyła tego typu dzieła jako element wyposażenia cerkwi, ikonostasów w owych cerkwiach. Uzupełnieniem wystawy ikon jest sztuka sakralna pochodząca z dawnych kościołów i kapliczek z diecezji przemyskiej. Są to dzieła w większości twórców anonimowych, prezentujących różny poziom umiejętności artystycznych. Zbiory archeologiczne Muzeum Historycznego w Sanoku reprezentowane są przez zabytki pochodzące z trzech epok pradziejowych – kamienia, brązu i żelaza, a także średniowiecza oraz czasów nowożytnych. Zabytki pozyskiwane były w trakcie badań wykopaliskowych bądź ofiarowane przez znalazców. Najstarszymi zabytkami są kamienne i krzemienne narzędzia oraz broń wykonane z miejscowego lub importowanego surowca, pozostawione lub zagubione przez pierwszych osadników zapuszczających się w Karpaty w epoce kamienia. Zbrojownia nam się bardzo pięknie rozwija za sprawą zwłaszcza no, zakupów z kolekcji prywatnych, faktycznie urosła do rangi pewnie jednej z najciekawszych, jeżeli nie najciekawszej tego typu zbrojowni w ramach całego województwa podkarpackiego. Na ekspozycji prezentowany jest rozwój uzbrojenia od wczesnego średniowiecza po okres II wojny światowej. Thank you.
Ostatnia część wystaw to malarstwo. Szczególne miejsce w zbiorach Muzeum Historycznego zajmuje zespół malarstwa portretowego z XVII-XIX wieku. Gorąco Państwa uwagę radzę skierować na Damę z Wachlarzem, bo to jest eksponat zupełnie nieznany, a szczególnie cenny dla naszych zbiorów, pewnie być może najcenniejszy nawet pod kątem tym najbardziej przyziemnym, materialnym, bez co no, arcydzieło malarstwa niderlandzkiego z okresu Złotej Ery, datowane na właściwie schyłek tej złotej epoki, na połowę XVII wieku. Malarstwo w bitnych cechach twórczości rembrandtysty, bo takim był niewątpliwie Heisbert Sibylla. Ten obraz był bardzo długo przypisywany Hubertowi Flinkowi, jednemu z najważniejszych i najsłynniejszemu uczniowi Rembrandta, ale badania i historyczne, biograficzne i oczywiście metoda analizy stylistycznej to wszystko doprowadziło do zmiany atrybucji. I co ciekawe, Sibylla nie był profesjonalnym malarzem, tylko był burmistrzem miasteczka West pod Amsterdamem. On malarstwem się bawił, co nie przeszkodziło mu osiągnąć naprawdę no, wybitnego poziomu. I to dzieło jest faktycznie zachwycające, to Państwu gorąco polecam nie przeoczyć. Tak samo jak Adrienne van Ostade, innego znakomitego małego Holendra. Dumą muzeum jest również zbiór dzieł kolorystów. I wreszcie piękna kolekcja malarstwa kolorystów polskich i twórców skręgu École de Paris, a zatem sztuki, która jest coraz bardziej popularna, można powiedzieć święci triumfy aktualnie, która obejmuje nazwiska fundamentalne dla sztuki polskiej nie tylko lat 20. i 30., ale również okresu powojennego, bo część tych twórców nadawała to sztuce polskiej po 1945 roku, natomiast no, nazwiska takie jak Olga Doznańska, jak Cybis, jak Grudzka Cybisowa, jak Wozdecki, jak Czerzewski, jak Tadeusz Makowski, jak Józef Czapski, to wszystko jest plejada wielkich gwiazd, można naprawdę tam też spędzić osobną, dłuższą chwilę na kontemplacji tej sztuki. A już za tydzień w ramach naszego tryptyku sanockiego zabierzemy Was na rynek galicyjskiego miasteczka z przełomu XIX i XX wieku z warsztatami rzemieślniczymi, sklepikami, zakładami usługowymi oraz innymi obiektami, które tworzyły pejzaż wielokulturowych, kresowych miasteczek. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić.